A który jest taki przykładowy, taki najfajniejszy? Ale zrobiony, czy dopiero będzie robiony? Najfajniejszy twój sklep na dzień dzisiejszy. Ale zrobiony jakby już za mojej kadencji, czy generalnie? Nie, w ogóle najfajniejszy sklep. Nasz dom. Nasz dom? Mój nasz dom. Tak, a jak tam zakupy widzę na spacerowej, coś robione. A bo tam jest taka jedna sympatyczna pani. Która kamera mnie bierze? Wszystkie. I want to believe, czyli rozmowy niewyreżyserowane. Naszym i Państwa gościem dzisiaj jest pani prezes Ilona Kaczmarczyk. Prezes Społem. Witam bardzo serdecznie. Prezes Zawierciańskiego Społem. Czyli relikt przeszłości, który w dzisiejszych czasach doskonale na rynku się odnajduje. Prawda to? Prawda, ale z tym reliktem przeszłości to się trochę nie zgadzam. No nie no, Społem ma korzenie? No ma tradycję, ale gdzie tu do reliktu? No jak, no ale ile lat tych tradycji? 135. No to przecież to więcej niż Pałac Kultury i Nauki. No dobrze, ale... A o nim się mówi, że to jest relikt. No dobra, niech będzie, że tak. Bardzo mi się to słowo nie podoba. Dobrze. A mnie się podoba bardzo to, że mimo zmian strukturalnych, mimo tego, że rynek jest nasycony niemiecką ekspansją marketową, to pani Ilona jako wódz Społemowców trzyma się mocno na placówce, niemalże tak waleczne jak Reduta Ordona. Jak pani to robi, pani prezes? No staram się jak tylko mogę, mam potężny zespół, bardzo dobre dziewczyny i walczymy, przynajmniej się staramy, bo niestety, ale z sieciami niemieckimi ciężko walczyć. Stawiamy na kadrę. Staramy się, aby w naszych sklepach była taka przyjazna, rodzinna atmosfera, żebyśmy się czymś wyróżniali od naszej konkurencji, ponieważ trzeba się na rynku czymś wyróżniać. Organizujemy też różne akcje charytatywne, które mamy nadzieję, że gdzieś w naszym środowisku zawierciańskim są odnajdywane i tak naprawdę z tego, co słychać z różnych stron miasta, to cieszą się dużą popularnością. Według pani przekłada się to odrobinę na miłość mieszkańców Zawiercia do sklepów z Połem, czy tak raczej biorą udział w konkursach, ale na zakupy nie wracają? Nie, przekłada się i to bardzo, jednak zauważają nasze działania, biorą w nich czynny udział, czego jest tak naprawdę przykładem ostatnia akcja, gdzie można było wygrać skuter. No właśnie. Ile osób wzięło udział? Wzięło udział ponad 1000 osób. Liczyły się tam największa wartość zakupów była brana pod uwagę. I osoba, która ten skuter wygrała, nie powiem jaka wartość, ale było to w tysiącach złotych. No fakt, na pewno że ten konkurs był przerwany w związku ze stanem epidemii, jaka była wprowadzana w marcu. Nasi klienci jednak, jeśli we wrześniu uruchomiliśmy go z powrotem, powrócili, zakupy robili, zbierali paragony, co dla mnie to jest zawsze jakimś wyznacznikiem tego, że im się po prostu chce. Tak, bo tak. Ten paragon trzeba trzymać przez jakiś okres czasu i później wypełnić formularz i wrzucić do odpowiedniej urny. Uczestników, tak jak powiedziałam, bardzo dużo, zadowoleni wszyscy. Były trzy główne nagrody, skuter, rower i rower dziecięcy, 10 nagród pocieszenia. Wszyscy bardzo pięknie w piątek się stawili. No i powiedzcie mi teraz, albo gdyby nie wymieniać tych wszystkich tam i tych portugalskich, i hiszpańskich, i tych innych chińskich marketów, gdzie wam ta rower da, albo skuter, nie daj Bóg? No nie dadzą, z Połem da, z Połem ci da. Ale powiedzmy, bo ja się podobałem trochę do adwokata diabła, jednak ceny macie wyższe niż niemiecka konkurencja. Ja do końca bym się z tym nie zgodziła, dlatego że promocje robi każdy, w różnym czasie, na różne rzeczy. I tak naprawdę przykładem ostatniego, tylko już nie wiem w jakiej to sieci, były udka po 2,99, reklamowane w telewizji, bardzo głośno, wszyscy pewnie usłyszeli. A u nas były kurczaka po 2,69. I gdzie tutaj ta wyższa cena? Tu się przyczepiliśmy jednego produktu, ale tak naprawdę no jest tego więcej, bo sobie te ceny gdzieś tam na bieżąco sprawdzamy. Sieci, jak porównujemy ich gazetki, oni mają 2-3 produkty takiej naprawdę, no dobrej cenie, co ja tak czasem nie kupuję, jako z Połem. Ale... Czyli zaniżają parę dubbingują. Produktów. Dubbingują. No tak to można wnioskować. No też nie powiem, że jest tak
idealnie, że jak ktoś pójdzie, nie wiem, zrobi zakupy przykładowe do koszyka 10 produktów. Wszystko zależy, co się kupuje w danym momencie. Ale tymi cenami też staramy się bronić. Poza tym my mamy wszystko polskie. Polskie mięso, polskie warzywa, to co się oczywiście da. Kupujemy je od rolników, nie zamawiamy tam gdzieś z zagranicy, nie ciągniemy z Chin, jak to ma miejsce w niektórych sieciach. I to też jest dodatkowym atutem, ponieważ no, klient kupuje polskie rzeczy od polskich rolników. Ktoś kiedyś przeliczył, że z jednej złotówki, jeśli kupuje się polskie produkty u Polaka, to dla Polski zostaje tak jakby 75 groszy, a jeśli kupi się to samo w sieci zagranicznej, zostaje tylko 15. Klienci z Połem i klienci polskich marketów nie zdają sobie sprawy z tego, że każda złotóweczka, którą wydają na zakupy, jest dzielona w sposób zupełnie inny niż złotóweczka zarobiona przez niemieckiego operatora naszych pieniążków. I tutaj czy szkoły, czy domy dziecka, czy jednostki opieki publicznej i socjalnej czerpią bezpośrednie korzyści z podatków płaconych przez polskie firmy. Natomiast z niemieckich, no to wynagrodzenia i podatek od gruntu, tak? No to jest tak, jakby popatrzeć, ile miasto Zawiercie zarabia dzięki temu, że mamy tyle marketów, tak? Cóż my tam do tego budżetu dokładamy? Promil? 5 lat temu pani Ilona została poproszona o szefowanie, tak? Całą strukturą zawierciańską. No nie na walnym zgromadzeniu, tylko troszkę wcześniej, że tak powiem, bo wybór prezesa jest w kwestii rady nadzorczej, która u nas obecnie składa się z 7 osób. No i gdzieś tam wygrałam. Zostałam wybrana. Jak się wspomnę dochodzi do prezesury? Liczy się praca, zaangażowanie. No bo tutaj w ostatnim numerze Zawiercienie, na którym jest wywiad z tobą, mówisz, że funkcja nie spadła ci z nieba. Zgadza się. Musiałam sobie na nią zapracować. No to powiedz, tak jak naprawdę... się pracuje na funkcję prezesa z Połem? Trzeba pracować, być zaangażowanym, mieć pomysły. I tak naprawdę ja z Połem przeszłam długą drogę, bym powiedziała, ponieważ moja kariera tam zaczęła się w 2002 roku, gdzie zostałam referentem w dziale organizacji sprzedaży i marketingu. Jezu, 18 lat, pełnoletnia ta twoja. Pełnoletnia. Przeszłam tak naprawdę przez dział techniczny, gdzie byłam kierownikiem. Wszystkie szczeble znaczy się. No oprócz tego finansowego. To taka druga strona korytarza u nas w administracji, więc tam nie dotarłam, nie zdążyłam. Tak, no dla mnie po prostu ma być wynik, tak? Nieważne, czy to jest na koncie 712 czy 713, to ma się zgadzać, no. A dla księgowości, no niestety, te konta są bardzo ważne i te fakturki trzeba gdzieś tam rozksięgować. No ale oprócz tego, że się wykazywałaś i tak dalej, to jeszcze miałaś zaufanie zespołu, tak? No bo to jest ważne. Ja tak się kiedyś wyborów. Zgadza się. Tak się kiedyś nad tym zastanawiałam i doszłam do wniosku, że stało się też może dlatego tak, że gdziekolwiek bym nie była, czy byłam referentem, czy zastępcą kierownika, czy kierownikiem, to ja pozostawałam sobą. Ale jaką jesteś panią prezes teraz? Taką samą, jaką byłaś pracownicą, tak? Czyli zaangażowaną, miłą dla ludzi. Da się być taką panią prezes? No do końca się nie da. Bo kiedyś z tymi wszystkimi moimi koleżankami ze sklepów czy z biura to byłam, no, koleżanką, tak? W tym 2015 roku gdzieś tą bariera się tak zbudowała samoistnie nawet. Już tak po 1 września zostałam prezesem, więc to takie było, no, taka bariera września, odczuwalna. 1 września zamiast przyjść zacząłem mówić dzień dobry. I tak było, i tak było. Mam to samo. No. Z inicjatywą wiadomo, że trzeba wychodzić. Nie ma... Nic się nie dzieje bez przyczyny tak naprawdę. I no nie wyobrażam sobie, żeby być prezesem i nie mieć pomysłów. Więc jakieś tam się rodzą. Jakie? Jakie rodzą się pomysły? W głowie no, pani prezes. Na przykład. Skuter, damy skuter. Już pominałam. Co jeszcze? Ale powiedz tak, no bo przez tyle lat z Połem się trochę zwijało, tak? W poprzedniej kadencji sprzedawane sklepy, sprzedany sklep, gdzie teraz stoi konkurencja Tesco na rogu Obrońców Poczty Gdańskiej i... Jaka to była ulica? Aptecznej. I Aptecznej.
I jak to się działo, że Spoem się wyprzedawało, w tej chwili się nie wyprzedaje? No nie może się wyprzedawać, musi iść do przodu. No jaki pani prezes ma pomysł na Spoem? Po pierwsze, modernizację sklepów. Zostało mi ich jeszcze, no może tylko dwa. A który jest taki przykładowy, taki najfajniejszy? Ale zrobiony, czy dopiero będzie robiony? Najfajniejszy sklep jest na dzień dzisiejszy. Ale zrobiony jakby już za mojej kadencji, czy generalnie? Nie, w ogóle najfajniejszy sklep. Nasz dom. Nasz dom? Nasz dom. Tak, a jak tam zakupy widzę na spacerowej, coś robione. A bo tam jest taka jedna sympatyczna pani. To jaką pani ma wizję? Oczywiście. Wizję Społem ma być jako nowoczesne, dobrze postrzegane, przyjazne i to się staramy robić. I dodatkowo wymodernizujemy jeszcze sklepy, które zostały niezrobione na XXI wiek. A jakie to są sklepy? Jeden na Borowym Polu. Już się mieszkańcy osiedla cieszą? No naprawdę cieszą się tak z pewnością, że będą musieli gdzie indziej chodzić, to nie wiem, czy oni się cieszą, czy my się mamy cieszyć. Ale no jednak, bo wiąże się to z zamknięciem sklepów, każda modernizacja jakby nie było, bez tego się niestety nie da nic zrobić. Ostatni sklep, który zrobiliśmy na ulicy Okulnej koło stawu. Różnica, no chyba każdy powie, że jest. I z zewnątrz, i wewnątrz. A dziewczyny oczywiście zawsze były takie przyjemne. Republika Babska. To mi bardzo, bardzo, bardzo pasuje. Ty jako królowa Ula, powiedz mi, jak ty sobie radzisz z tyloma kobietami, które przecież przychodzą do pracy w różnym humorze i na pewno ciągle podważają twoje zdanie. Jak ty sobie z tym radzisz, powiedz mi? Ja chyba nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, to jakoś się robi samoistnie. Przecież 18 lat sobie radzisz, budujesz swoją pozycję od 18 lat. No to już jest właśnie zbudowane. One mnie znały jako koleżankę. Każdy siebie na jakimś etapie poznaje, tak? Ale jakbyś najgorszą zbrodnię jakąś popełniła jakaś ekspedientka, która była twoją koleżanką, no powiedzmy, sprzedała śmierdzącego kurczaka twojemu przyjacielowi, tak? Jakbyś miała zbesztać tak strasznie najgorszą taką sprzedawczynię, co byś powiedziała? Nie, ja nie umiem zbesztać. Ja osiągnę swój cel, ale spokojnie, typową rozmową. One to w pewnym sensie zrozumią. No też mają swoje argumenty, bo z tymi klientami to też jest różnie, tak? No nie, ja to jestem boskim klientem, ale powiedz mi teraz tak, no ale jakich argumentów nie używasz? Ma krzyczenia, ale ja nie ma wymuszania. Ja nie wiem, że trzeba krzyczeć. Trzeba po prostu porozmawiać. Trzeba znaleźć ten złoty środek. Porozmawiaj ze mną. Ja jestem takim sprzedawcą, co sprzedał Peroniowi kaszankę starą. Do zwolnienia. Peroniowi? Peroniowi kaszankę starą. Co go nie znacie? No. Zbesztaj mnie jako sprzedawcę, bo jestem bardzo ciekaw. No. Pani prezes, bardzo zawaliłem. Bardzo zawaliłem i co z tym zrobimy? Tyle razy mówiłam, kaszanka po 2 godzinach ląduje w lodówce. Dlaczego ona była z tyłu na ladzie? Miałem co innego do roboty. Musiałam pokroić wędlinę. A co wędlinę może być ważniejszego niż... Kaszanko. niż zabezpieczenie produktu przez zniszczenie. To jest nasz najlepszy wywiad. Co może być ważniejszego niż kaszanka? Proszę nam powiedzieć jeszcze, bo taka praca prezesa bardzo dużo czasu zajmuje. Pani pracuje od rana do wieczora i po nocach nieraz też, jak jest awaria. Pamiętam, jak zalewało piwnicę, to pani całą noc warowała pod centrum. Co na to mąż? A mąż już się chyba pogodził. Pogodził się? Na początku tak troszkę mu było może nie tak. Zresztą mój mąż też pracował z Społem, więc on tą strukturę dobrze zna. No proszę. Pozdrawiamy oczywiście pana męża. Mówiłaś, że wyróżniają cię akcje charytatywne, akcje dla społeczeństwa, dla Zawiercian. Powiedz, z jakich akcji jesteś najbardziej dumna? Najbardziej to uwielbiam kartkę Wielkanocną bądź Bożonarodzeniową Społem. Oczywiście, z takimi partnerami. Tak. Ach, hej, spokojnie. Wiedziałem, jakie pytanie zadać. Oczywiście. I to jest pierwsze dobre pytanie w twoim wykonaniu. Dzięki. Także bardzo lubię tą akcję. Świetnie jest, jak te dzieciaczki odbierają nagrody, sami dobrze wiecie. Jak się uśmiechają i te uśmiechy tak naprawdę, to jest takie ich podziękowanie ich podziękowanie dla nas, że chcemy coś zrobić. Fajnie akcja odbierana, kartki później są sprzedawane w sklepach z Społem oczywiście, za symboliczną złotówkę.
I jest to bardzo pozytywnie przyjmowane przez mieszkańców Zawiercia. Tak, i stałem ostatnio w kolejce, wyobraźcie sobie, bardzo dobra sprzedawczyni sprzedawała na kasie w centrum na dole i przede mną 5 klientów i nikt nie odmówił. Już było tyle edycji, nawet nie wiem ile, ale są klienci, którzy już czekają, którzy się pytają, kiedy będzie ta kartka. I to jest tak naprawdę najfajniejsze, nie? Z jednej strony te dzieciaki, które poświęcą swój czas, narysują pracę, dostaną nagrodę, a z drugiej strony właśnie ci mieszkańcy, że no, chcą też pomóc, tak? No ale tych akcji społecznych podejmujecie jako swoim bardzo dużo. Bardzo dużo. W ostatnim czasie Szlachetna Paczka też jako główny sponsor widziałem. No, praktycznie w każdym miesiącu kogoś wspieracie. Kogoś wspieramy, nie będziemy tu wymieniać. Mamy dużo takich organizacji, z którymi stale współpracujemy. Są to różnego rodzaju szkoły, jakieś tam fundacje. No jest tego, że tak powiem. I no chyba na tym ten biznes nasz tak naprawdę polega. Nie tylko na zwykłym, nie wiem, handlu, ale gdzieś tam na łączeniu się z tą naszą zawierciańską społecznością. Podsumowując, człowiek orkiestra, kobieta ambitna, przedsiębiorcza i niewiarygodnie pracowita. 18 lat u jednego pracodawcy. Od pucybuta do prezesa, prawda, pani Ilono? Zgadza się. Fantastyczna, fantastyczna kariera, niezwykle ciepły i miły człowiek. Naszym i państwa gościem, pani prezes, pani się przedstawi najlepiej, jak pani potrafi. Ilona Kaczmarczyk. Prowadząca za pomknięta zbyt. Prosto. I want to believe. Dziękujemy. Jak Paweł zadaje pytanie, to Przemek tak. Paweł! Nie! Paweł, proszę cię! On ma dzisiaj... Widzisz go? Ale rozumiem, że to jest... Paweł, nie, to pozwolę mi się. Ale życie, dobra. Popie, przecież ty wyglądasz na umrzeć. No. Dobrze, przyspieszy to. Przyspieszy to. Z energią zada. Dobrze. Nie powiedziane. Ale później mi mówi, że wiesz co, za mało ci było w tych odcinkach, za mało ci jest w tych odcinkach. A tak, jak chce coś powiedzieć, to mówi, że nie mogę, bo on ma coś do pamięci.